Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 11 maja 2023 roku mogliśmy wysłuchać oświadczenia wicepremiera, ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, w sprawie, jak to określono, sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej 16 grudnia 2022 roku. Jak wiemy, 16 grudnia ubiegłego roku w trakcie dużego rosyjskiego ataku na, rakietowego na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk manewrujący. I tutaj warto zauważyć, że Ministerstwo Obrony Narodowej dopiero 27 kwietnia 2023 roku poinformowało o znalezieniu właśnie tego Szczątków tego pocisku. 15 km od Bydgoszczy, w miejscowości Zamość znaleziono szczątki tak zwanego niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, jak początkowo podano. No już teraz wiemy, że była tym pociskiem jest H55 radziecki, a następnie rosyjski pocisk manewrujący powietrze-ziemia, którego pierwsze testy odbyły się w 1978 roku. Jest to pocisk, jest to pocisk odpalany z lecącego samolotu, pocisk manewrujący powietrze-ziemia. Który, uwaga, może być wyposażony w głowicę jądrową. I tutaj, już wtedy, w kwietniu, pod koniec kwietnia bieżącego roku, premier Mateusz Morawiecki przyznawał, że może to być rosyjska rakieta wystrzelona w czasie tego grudniowego zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. No, na miejscu nie odkryto śladów materiału wybuchowego, więc. Prawdopodobnie był to pocisk zaopatrzony jedynie w tak tzw. wagowy ekwiwalent głowicy bojowej. Tego typu pociski są nazywane pozoratorami, one służą do saturacji obrony przeciwlotniczej przeciwnika, czyli do przesycenia, po prostu osłabienia tej obrony przeciwlotniczej, tak aby ułatwić już właściwym, z precyzyjnym pociskom trafienie konkretnych, konkretnych celów. No, i tutaj oczywiście pojawia się szereg pytań. Jak to jest możliwe, że rakieta, która ma 6 metrów długości, jest napędzana silnikiem turboodrzutowym, której zasięg wynosi około 3000 km, po prostu tak sobie wleciała w polską przestrzeń powietrzną, a oprócz tego, że wleciała, przeleciała około 450 km, to przez kilka miesięcy nie można było znaleźć jej szczątków. No, i tutaj. W tym oświadczeniu ministra Błaszczaka z 11 maja bieżącego roku jest wyraźnie powiedziano iż kontrola którą przeprowadził MON miała wykazać iż dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych nie dopełnił swoich obowiązków zawartych w instrukcji miał nie powiadomić przełożonych o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Minister Błaszczak powiedział, że w sprawozdaniu operacyjnym tegoż dowódcy z 16 grudnia miała się znaleźć informacja, iż tego dnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej. No, Co oczywiście, jak się okazało, było nieprawdą. Natomiast tutaj mamy do czynienia z no, można powiedzieć, zupełnie odwrotną opinią wyrażoną przez Pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej Polski, czyli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Rajmonda Andrzejczaka, który jeszcze przed tą konferencją ministra Błaszczaka miał powiedzieć, że Poinformował swoich przełożonych wtedy, kiedy miało to miejsce, właśnie o tym, o tym incydencie. No, jeśli padły takie, takie słowa, a trzeba, tutaj, trzeba tutaj jasno podkreślić, że generał Raymond Andrzejczak, jako szef sztabu generalnego, jest bezpośrednim przełożonym dowódcy, dowódcy operacyjnego rodzaju sił, sił zbrojnych. Jeżeli. Mówi to publicznie, że poinformował swoich przełożonych, tutaj użył liczby mnogiej. To można się domniemywać, że powiadomił zarówno ministra obrony narodowej, jak i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W całej sprawie Pikanterii dodaje fakt, że dzień po oświadczeniu ministra Błaszczaka. W piątek, 12 maja 2023 roku, generał Tomasz Piotrowski, czyli dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, opublikował, no, można powiedzieć, taki emocjonalny apel o rozsądek. I tutaj dodał, że apeluje, aby być silnym i skonsolidowanym, aby się nawzajem wspierać, aby nie tworzyć sytuacji, które pomagają. Przeciwnikowi, a szkodzą naszemu państwu. No, tutaj też, też mówi o tym, że o dawaniu pożywki agresywnemu przeciwnikowi, aby nie dawać się dzielić na grupy i tak dalej, i tak dalej. Bezpośrednio nie ma odniesienia do wypowiedzi wicepremiera Błaszczaka, no ale kontekst jest. Jest tutaj oczywisty. Niewątpliwie, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów na osi wojskowi, generałowie, generalicja, a cywilna kontrola nad armią. Już nawet część komentatorów zaczyna porównywać tę sytuację do słynnego obiadu Drawskiego. No, faktem jest, że to Wystąpienie ministra Błaszczaka i to takie publiczne, jak niektórzy mówią, poniżenie generała, generała broni, generała trzygwiazdkowego, mówią o generale Piotrowskim i jednego z najważniejszych dowódców. W siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, no jest takim, można powiedzieć, jest taką sytuacją bez precedensu w historii III, III Rzeczypospolitej i niewątpliwie rozgrywa się to wszystko w sytuacji niebezpiecznej międzynarodowej, gdzie taki konflikt na linii Generalicja Ministerstwa Obrony Narodowej, cywilna kontrola nad armią, niewątpliwie nie jest, nie jest Polsce potrzebny. No i warto sobie oczywiście zadać, Także kilka innych, tylko innych, kilka innych, pytań, na przykład, dlaczego pierwszym członkiem Rządu Rzeczypospolitej, który potwierdził doniesienia o odnalezieniu rakiety, był minister sprawiedliwości. Pan Zbigniew Ziobro poinformował, że Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie w sprawie właśnie tego, tych szczątków tego, tego pocisku, a taką informację podał 27 kwietnia bieżącego roku w jednym z mediów społecznościowych. No, też warto to podkreślić po raz kolejny. Mamy do czynienia z sytuacją, w której. Na terytorium Polski spada pocisk zdolny do przenoszenia broni jądrowej. Przez kilka miesięcy tak naprawdę nic się nie dzieje. Poszukiwania, jeżeli takie w ogóle były zarządzone, nie dają żadnego rezultatu. Musimy sobie zdawać sprawę, że podczas inwazji na Ukrainę Rosja używała bardzo wielu tych, tych rakiet. Zresztą te, które są, są przystosowane do przenoszenia głowicy konwencjonalnych, są określane jako H555. Natomiast tutaj już wyraźnie mówi się o tym, że pocisk, który, który spadł pod Bydgoszczą, to jednak H55. Czyli ten pocisk, który teoretycznie może może przenosić głowicę, głowicę jądrową. No, pytanie, czy, czy było, był to przypadek, czy pocisk z jakichś nie, niewyjaśnionych przyczyn zboczył z trajektorii, zboczył z trasy, które mogło być... To mogło być spowodowane jakąś usterką, ale mógł być to także i myślę, że też można zakładać taki, taki scenariusz. Nawet trzeba zakładać również kilka różnych scenariuszy, a w tym także, że był to element prowokacji, element chociażby sprawdzania polskiego systemu obrony, obrony powietrznej. No i tutaj pojawia się oczywiście kilka, kilka pytań. Jak wygląda polski system obrony powietrznej w tej sytuacji? Jak wygląda system cywilnej kontroli? Nad armią, jak wyglądają procedury, instrukcje, kto nie dopełnił tutaj tych właśnie odpowiednich procedur. No, mamy do czynienia z, nie, z niezwykle niebezpieczną sytuacją. Bardzo ważny będzie tutaj, będzie tutaj głos prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, jako zwierzchnika sił zbrojnych, który pod, który no, ewentualnie może podjąć te, te decyzje, czy przychylić się do decyzji. O na z zdymisjonowaniu generała Piotrowskiego, no to oczywiście będzie miało swoje bardzo istotne przełożenie na morale nie tylko wśród generalicji, ale także w ogóle żołnierzy. Zdecydowanie warto zadać pytanie, dlaczego pocisk zdolny do przenoszenia głowic jądrowych H55 przez cztery miesiące leżał, leżał w lesie pod Bydgoszczą. A działo się to równolegle z zapowiedziami budowy najpotężniejszej armii lądowej w Europie. Warto takie pytania zadawać, tym bardziej, że nie jest to pierwszy przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez pocisk lecący ze wschodu. Wystarczy tutaj przypomnieć. Sytuację z 15 listopada 2022 roku, kiedy w suszarnie zbóż w przygranicznym przewodowie w powiecie Hrubieszowskim uderzyła zabłąkana ukraińska rakieta przeciwlotnicza, zabijając dwóch polskich obywateli. Zresztą warto także przypomnieć, że miesiąc wcześniej, przed właśnie tym, tą tragedią w przewodowie, minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, dokładnie 14 października ubiegłego roku, mówił, że yy, że, cytuję, Zbudowali, zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Mamy pioruny, zestawy pilica, małą narew i patrioty. Dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne. Koniec cytatu. No, szanowni państwo, jak widać, do tego bezpieczeństwa polskiego nieba jeszcze daleko i myślę, że yy, Pozostawiając na chwilę na boku spór między, cywil, między cywilnymi urzędnikami a generałami, warto zaapelować o nieco większą rozwagę w doborze słów, w doborze narracji. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wzrastającym napięciem geopolitycznym w naszej części Europy. Myślę, że należy zachowywać daleko idącą powściągliwość w jakimkolwiek Właśnie eskalowaniu czy próbie eskalacji tego, tego napięcia. Myślę, że patrząc na system obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, eskalacja relacji z Rosją jest po prostu Polsce absolutnie niepotrzebna. Widać, jakie mogą być tego potencjalne konsekwencje. Dziękuję Państwu za uwagę.